Wracamy do gry. Cześć wam dzisiaj, ja jest Wizu Wizu, a nie witam was w tym szczęśliwym dniu w grze, która nazywa się Genshin Impact, serii o tym samym tytule. I zacznijmy od tego, że jutro widzimy się na streamie około godziny 18 i będą ciężkie blessingi do zgarnięcia. Jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam was już jutro. Będziemy się wygłupiali, będzie fajnie, będą challenge, będziecie się musieli troszkę postarać, ale będą fajne nagrody dla tych, którzy się podejmą wyzwania. Z tego co rozumiem. Wstępnie tak wygląda sytuacja, więc zapraszam was bardzo mocno już na jutro. Godzina plus minus 18. Mając to za sobą, bo tutaj dużo więcej mówić naprawdę nie trzeba, przejdźmy do Shikanoin Heizu i kontrowersji, które gdzieś się tam w tle pojawiły, więc wczoraj powiedziałem parę rzeczy, których w sumie nie powinienem był mówić poza sekcją spekulacji i spoilerów, ale no, mleczko się rozlało, nie będziemy nad nim płakali za bardzo, więc powtórzę to kolejny raz, ale tym razem uwaga, spekulacje i spoilery. Kiedy skończyłem nagrywanie wczorajszego odcinka, zanim zabrałem się za montaż, podbił do mnie Stevie z informacją, że Wizu, Shikanoin Heizu został pokazany na oficjalnych artach, nie? W tym momencie ja zrobiłem pingnięcie do swoich, co wiedzą na ten temat, zobaczyłem te arty, dostałem informację od swoich zwrotną, że tak, w aktualizacji 2.8 wygląda na to, że będzie tylko jeden nowy mail catalyst Heizu i siadłem, zacząłem nagrywać. Nie zauważyłem, że w oficjalnych informacjach nie ma nic o tym, że jest on postacią czterogwiazdkową i o tym, że biega z katalystem. Informacje na temat jego katalystowej osoby są raczej bardziej potwierdzone niż mniej. Co do czwórki, nie widziałem nigdzie głębszego potwierdzenia. Ale oficjalnie to jeszcze nie poszło, więc przepraszam, nie było oficjalnego info, wybiegłem przed szereg, tak samo jak swego czasu na temat Saju. Mam nadzieję, że to niczego nie wróży, bo Saju bardzo chciałem, do tej pory nie mam. I Shikanoin Heizu to jest postać, którą jak zobaczyłem jego animację, też jestem bardzo zachwycony. Jeżeli chodzi o jego stylówkę, tak, nie pasuje mi kolor włosów. W ogóle wasze skojarzenia, wow, ludzie, wasze skojarzenia to jest coś czadowego. Czy to jest Rosaria w wersji, nie wiem jak to nazwać, czy oni są spokrewnieni, czy to jest miłosne połączenie Diluka i Xiao, w ogóle on jest... Spekulacje i spoilery! Niż Xiao, ale what the heck! I właśnie, sporo osób pisze, że nie podoba im się zestawienie kolorów, czy fakt jak Shikanoin Heizu wygląda. Pytanie, czy jeżeli wam się nie podoba Heizu, to też nie podobała wam się wcześniej Kukishinobu? Bo mam wrażenie, że to idzie w tą samą mańkę, jeżeli chodzi o dobór kolorów. One się bardziej gryzą. I jeżeli komuś się nie podobała Kuki i teraz się nie podoba Shikanoin Heizu, to czy to nie jest połączone? Mam wrażenie, że jest połączone, ale mogę się mylić. Dobra, mając Heizu za sobą, troszkę spoilerowo, troszkę nie, już jest za późno, jeżeli chodzi o trzymanie języka za zębami, ale będziemy na temat innych tematów trzymali język za zębami, że tak zasięgnę po powtórki. Przeskoczmy do kolejnej bardzo ważnej rzeczy, czyli MiHoYo wraca do gry. Nie tylko my wracamy do gry, ale również MiHoYo wraca do gry. Lockdowny w Szanghaju się jeszcze nie skończyły. To jeszcze nie jest koniec zabawy, ale partia dała specjalne pozwolenie kilkunastu firmom na powrót do biura i rozpoczęcie pracy, co z perspektywy Hoyoversu oznacza tyle, że MiHoYo wraca do swoich biur i mogą powyciągać dane na wszystkie zewnętrzne swoje komórki w razie, gdyby partia zmieniła zdanie. Ale na chwilę obecną MiHoYo wraca do normalnej pracy nad Genshinem, takiej jaka była przed przerwą. Dostali okejkę do powrotu do biura mimo niezniesionych w pełni lockdownów jeszcze. Weźcie to pod uwagę, że tam zabawa się nie skończyła i jeszcze nie ma pełnego otwarcia, więc tu są zmiany ostre, ale dostali dyspensę, dostali specjalne pozwolenie. Co więcej, z tego co wiem, jest okejka na housing. Okejka na housing nie oznacza, że Serenity Pod wystartował już teraz w tym momencie, tylko że już teraz w tym momencie mogą się zabrać za to, żeby mógł wystartować. Nie wiem, ile problemów mają jeszcze przed sobą, żeby to ruszyło, ale podobno to rozwiązanie prawne, które miało być do 13 maja, 16 maja dostało swój jest 3-dniowym opóźnieniem ze względu na lockdowny, ale macie okejkę i możecie ruszać dalej. Co oznacza, że niedługo housing powinien wystartować z kopyta dalej i tutaj będzie się działo więcej. Nie będzie tego takiego przykrego spojrzenia, że macie event housingowy Spices from the West. Przykro mi, housing nie działa, ale macie event do niedziałającego housingu. Bardzo mądre i bardzo. Dobrze, mając to za sobą, powiedzmy sobie szczerze, że uwaga, spekulacje i spoilery. Spoilery i spekulacje, jeżeli ktoś nie przepada, to polecałbym przewinąć dalej, bo co się zobaczy, to się nie odzobaczy, co się usłyszy, to się również nie usłyszy i pamiętajcie, żeby wziąć wszystko z wielkim przymrużeniem oka, jeszcze większym ziarnem soli, bo nie wszystkie z tych
informacji muszą okazać się prawdziwe. Niektóre mogą być trefne od samego początku, a inne mogą być prawdziwe w momencie wycieku, a zmieni się do chwili wejścia na serwery live. Zacznijmy od tego, że beta do aktualizacji 2.8, o której teraz jest głośno, jest cała masa wycieków. Dzisiaj się tym zajmiemy, jutro się tym zajmiemy, pojutrze się tym zajmiemy, jest tego dużo. Ta beta właśnie jest w rozsypce. Ta beta jest tak bardzo rozsypana, jak jeszcze żadna beta do tej pory nie była. Jest cała masa rzeczy, która nie działa, rzeczy takich podstawowych, które powinny działać, a nie działają, więc przy składaniu tego builda widać, że to było niedokończone przed lockdownami, a teraz to pchnęli, żeby było, ale jeszcze nie powinni tego pchać. Znaczy, to jest beta, to może nie działać. To może być spokojnie w rozsypce, ale to nie jest ten poziom, który oni chcieliby pokazać na starcie, więc weźcie pod uwagę, że jest cała masa, która nie działa, jest cała masa rzeczy, o których nie powinniśmy wiedzieć. Jest cała masa rzeczy, która powinna w tej becie być, ale została wycięta ze względu na to, że będą zmiany w timingu. Gadaliśmy o tym, bardzo możliwe, że aktualizacja 2.7 zostanie skrócona i bardzo, bardzo możliwe, że aktualizacja 2.8 zostanie skrócona i bardzo możliwe, że niektóre rzeczy, o których was informowałem, były prawdziwe w momencie wycieku i zmieniły się do momentu, jak wejdą na serwery live. I jedną z tych rzeczy może być Dendro, bo są screeny z tej bety, są informacje potwierdzające moje dane z przed miesięcy praktycznie, że będą kryształki Dendro do zdobycia, że będą różne rzeczy z bossami tutaj na tym archipelagu, czy do tego zaraz dojdziemy. Że są rzeczy związane z Dendro, tak jakby miała być Dendro postać, a tej postaci ani widu, ani słychu. Ale wszystkie pozostałe rzeczy potrzebne do farmienia na tą postać, żeby móc ją rozbudować, są w plikach gry. Zostały już wyciągnięte, co oznacza, że moi kolejny raz mieli rację, aha, ale też, że zmieniło się na tyle, że tego prawdopodobnie nie będzie w aktualizacji 2.8 i wydaje mi się, że z hotfixami tej bety do aktualizacji 2.8 zostaną te rzeczy usunięte. Ale mamy screenshoty, mamy nagrania, wiemy, że to się tam pojawiło, więc nie jest tak źle. Lecąc dalej, jak już mówimy o aktualizacji 2.8, zajmiemy się najpierw tym, zanim przejdziemy do hejzu, to warto by było powiedzieć, że są zmiany, dostaję informacje takie dość mieszane, jedne są takie, że będzie powrót wysp, a z drugiej strony dostaję informacje, że to nie są te same wyspy, że to są inne wyspy, że to jest całkowicie coś innego. Koncepcja jest ta sama, ale wykonanie inne. To nie jest, że wrzucą nas na tą samą mapę, którą znamy jeszcze raz, tylko że będzie coś nowego, ala wyspowego, coś ala archipelag. Niekoniecznie w ogóle jest to Golden Apple archipelago. Możliwe, że to nie jest to samo miejsce po ponownym wynurzeniu, tylko to jest jakieś inne miejsce. Nie mam dokładnych informacji jeszcze w tym temacie. Będzie Echoing Tales wersja druga oraz skin Fischl czterogwiazdkowy jest z tym związany. Jeżeli chodzi o Diluka i skin dla Diluka, to prawdopodobnie nie są związane z wyspami. Jednak, bo będzie Secret War Event, którego część przynajmniej będzie się działa w... No gdzie mogłaby się dziać, jeżeli o Diluka chodzi? Dawn Winery. Co oznacza, że jego skin pięciogwiazdkowy, który bardzo możliwe, że ma nowe dodatkowe efekty. Gadaliśmy o tym nie w kontekście tego skina. Bardzo możliwe, że będzie się to działo w Mondzie i w okolicach. Mają być jakieś rozgrywki w lochach pod Dawn Winery i tam będzie się sporo działo i ten skin podobno ma być bardziej na wypasie niż mniej. Nie wiem, co to ma oznaczać, bo wcześniejsze wszelkie wycieki sugerowały, że to po prostu będzie Diluk w troszkę bardziej białej wersji, wyglądający jak kelner czy barman, czy jak zwał, tak zwał. Coś kojarzące się z tym, co było w komiksie, albo w artach promocyjnych dla KFC. Mając to za sobą, warto by poruszyć kolejną kwestię, która zgadza się z tym, co moi mówili już tak prawie pół roku temu, czyli Kazucha, że Kazucha wyląduje na wakacyjnym evencie, dostanie swojego questa, ten jego quest był wpinany i wypinany w różne miejsca, był przy aktualizacji 2.4 ruszany podobno, 2.5, była mowa, że będzie, a potem nie będzie, 2.6, 2.7 był spekulowany wszędzie, moi mówili o 2.8 i trafił. Ma się zwać Acer Plantum Chapter Akt pierwszy i zobaczymy go w aktualizacji 2.8 wraz z banerem, na którym Kazucha się pojawi, więc to jeżeli będą jakieś banery, które wylecą, Kazucha nie będzie tym banerem. Kazucha się pojawi wręcz bankowo. Będzie też szereg nowych questów. Evermotion Mechanical ma się zwać, przynajmniej na chwilę obecną tak zwie się ten fragment tłumaczenia. To będą puzelki takie bardziej mechaniczne do wykonania. Z tego co rozumiem, mają mieć mechanikę taką, jakiej nie miała jeszcze
jeszcze żadna minigierka w tej grze, co oznacza, że prawdopodobnie mają coś podobnego do innego, tylko zrealizowane w nowy sposób. Tak samo zresztą jak macie Spices from the West, która ma nową mechanikę, która wygląda praktycznie tak samo jak mechanika cookingu, tylko została zrealizowana troszkę inaczej. To na tej samej zasadzie interpretowałbym te informacje do mnie podesłane, więc będzie tego troszkę innego, ale będzie to nie jakoś drastycznie inne, to nie będzie coś nowego w stylu nie było jeszcze czegoś takiego jak Theater Mechanicus, więc wprowadzamy walkę z falami wrogów w Tower Defense jako nową rozgrywkę, tylko nie, to będzie puzelki, które są zrealizowane inaczej. Tego typu puzelków w ten sposób jeszcze nie mieliście. Haha. Okej, zobaczymy. Przejdźmy do gwiazdy wczorajszego odcinka i dzisiejszego odcinka poniekąd też. Shikanoin Heizu pojawi się w aktualizacji 2.8 wraz ze swoim hangoutem od razu, więc dobra, będzie mega, będzie sympatycznie na samym starcie. Co więcej, jest sporo informacji na temat tej postaci, jeżeli chodzi o jego animację, styl walki taki mocno kung fu, fajne rzeczy są. To jest coś, co w filmach też japońskich, ale głównie chińskich z lat, tam nie wiem, 80. przeciekało do naszej kultury, więc ja jestem na tak, jestem zdziwiony, że to jest postać, która jest wrzucona na Inazumę, nie na Liyue, no ale co ja się znam, on by mi pasował bardzo do Liyue. On zresztą, jeżeli chodzi o wygląd, o strój, wygląda jak jakieś skrzyżowanie czegoś z Mondu, z czymś z Liyue. Nie powiedziałbym na starcie, że to jest Inazuma, widząc go. Znaczy, może spodenki bardziej. Ale jeżeli chodzi o górę stroju, animację... Nie, coś mi tutaj nie gra i do końca nie wiem co. Może dowiemy się więcej na temat jego fabuły i będzie wytłumaczenie, dlaczego tak, nie inaczej. Ale z drugiej strony Japonia to... Czy to jest bardziej karate niż kung fu? Może to być karate, może to być uderzenie w stronę Japonii mocniej niż mi się wydaje. Aczkolwiek tak jak mówię, jeżeli chodzi o style walki, to ja tylko parę razy w życiu dostałem po zębach, ale w drugą stronę nie bardzo, więc... Przejdźmy do tego, co on będzie robił podczas rozgrywki, bo mamy jego animację, mamy jego skille, mamy opis tego, co powinien robić. Dogłębnie zajmiemy się tym jeszcze w przyszłości, ale tak wstępnie, żebyście wiedzieli, czy chcecie tego bohatera zdobyć, czy chcecie tego czterogwiazdkowego, nie physical, on bardzo physical jest, ale nie bardzo physical w obrażeniach jest. Czy chcecie tą czwórkę katalista kung fu postać mieć w swojej drużynie? Mam nadzieję, że klątwa Saju mnie nie dopadnie w tym wypadku, bo jest awesome. Jego standardowy atak normalny, charge'owany i plunging nazywa się Fudo Style Martial Arts, czyli martial arts, style walki. Idziemy w tym kierunku. Wykonujemy do 5 ataków, a Nemo obrażenia będą wchodziły w przeciwnika i będzie to właśnie takie klasyczne jak z jakiegoś mordobicia. Czegoś takiego spodziewałem się dużo wcześniej jako jedną z postaci w grze, gdyby dodali kastety czy jakieś rękawice, czy coś do klepania się tak łapkami. Jako katalist wygląda to dziwnie, z drugiej strony Kli rzuca bombami na średnio krótki dystans, więc trzymamy się tego. Jeżeli chodzi o rozgrywkę, wydaje mi się, że to będzie bardziej dynamiczna w rozgrywce wersja Kli pod Anemo, nie pod Pyro oczywiście. Jeżeli chodzi o charge'owany atak, zużywamy troszkę staminy, żeby wykonać takie zakręcone kopnięcie, zadając oczywiście Anemo obrażenia, a plunging atak to jest klasyczne łup łup łubu dup obszarowe Anemo obrażenia, jak dla większości katalistów żywioł i obszarowe boom. Jego elemental skill nazywa się Hot Stopper Strike. Przy tapnięciu używamy wiatru, by wykonać cios, który się nazywa Hot Stopper Strike. Heart to jest serce, stopper to jest zatrzymywać, czyli uderzenie zatrzymujące serce. Skojarzyło mi się to z odcinkiem Spy Family, który oglądałem, gdzie Yor krowę tam kilka kliknięć i ją zatrzymała bardzo, więc to chyba jest nawiązanie do tego typu motywów. Nie mówię, że dokładnie to, ale idziemy w stronę tego typu motywów. Przytrzymanie naszego elemental skilla sprawi, że będziemy ładowali energię, by wykonać mocniejszy atak i zyskamy status, który się nazywa Declension. Ten status będzie zwiększał moc naszego Heartstopper Strike'a. W momencie puszczenia przycisku wyskoczymy do przodu, zadając Anemo obrażenia. Przy czym Declension zwiększa moc nadchodzącego Heartstopper Strike'a i możemy mieć maksymalnie 4 staki na sobie i nie rozumiem do końca tego opisu, jak to ma być ze sobą połączone, skoro po ładowaniu automatycznie wykonujemy Heartstopper Strike. Nie zużywamy tego staka? Nie widzę tego na animacjach, jak to działa i w opisie nie rozumiem, jak to działa, więc będziemy do tego mocno wracali, jak troszkę więcej wycieknie. Maksymalnie 4 staki i po 4 stakach zamienia się to, a właściwie dostajemy status, który nazywa się Conviction, czyli przekonanie, i będzie to silniejszy, znacznie silniejszy Heartstopper Strike, który będzie miał zwiększone zarówno obrażenia, jak i ich zasięg. Area of Effect jest większy. Oczywiście wszystko jest z Anemo obrażeniami. Przejdźmy teraz do Q, do Ulta, do Elemental Bursta naszego bohatera, czyli coś, co się nazywa Wind Master Kick.
Wyskakujemy w powietrze i używamy Fudo Style Vacuum Slugger. Fudo Style to standardowe ataki, mają tą frazę, a Vacuum to jest odkurzanie, wciąganie. Slugger, co znaczy slugger? Rzeźnia, ubijak, trzaśnięcie, okej. Okay. Czyli używamy wciągającego trzaśnięcia z wybuchowymi kopnięciami. Będą to obszarowe anemo obrażenia i gdy Vacuum Slugger trafi wroga, który ma na sobie jakiś status żywiołu, czyli jest pod wpływem Hydro, Pyro, Cryo albo Elektro, to dostają status, który się nazywa Windmaster Iris. Jeden wróg może mieć na sobie tylko jeden Windmaster Iris, danego żywiołu może mieć ich więcej w zależności od ilości żywiołów, które na niego działają, co oznacza, że możemy mieć cztery różne Windmaster Iris na jednym wrogu, więc jak klepiecie się z bossem, który ma dużo życia i walka trwa długo, to możecie na niego zarzucić Windmaster Iris Hydro, Windmaster Iris Pyro, Windmaster Iris Cryo oraz Windmaster Iris Electro jednocześnie. Nie wiem, jak długo to będzie trwało i nie wiem, jak dużo da się z tego wykręcić. Dużo było. Muszę wam powiedzieć, że postać wygląda bardzo dynamicznie w rozgrywce i tak jak wczoraj rzuciłem troszkę heheszkami, że wygląda mi na protagonistę jakiegoś anime, czegoś w tym stylu. Skojarzyło mi się z Radiantem, który nie jest technicznie w pełni anime, bo jest tam francusko-chiński czy jakoś tak. Główny bohater, który biega, staje się coraz silniejszy i standardowo się klepie tam pięściami, kopie i ma dodatkowe tam później magiczne super ataki, super sajany, nie super sajany. To idealnie wpisuje się w ten nurt. Im dłużej patrzę na tą postać, im dłużej patrzę na to, jak on jest animowany, jak się zachowuje, to jedyne, co mi nie pasuje, to jego włosy, kolor jego włosów, przy czym w podobnym kolorze ma różne szwy i niteczki na swoim stroju, które już do tego stroju pasują. Jedyne, co mi nie pasuje, to jego fryzura. Znaczy, fryzura jest okej, kolor włosów. Nie wiem dlaczego, jakoś dziwnie tak nie koresponduje bezpośrednio, ani nie kontrastuje wystarczająco mocno, żebym uznał to za wizualnie przyjemne połączenie. Brakuje jeszcze trzeciego koloru do przełamania tego. Jako, że ten kolor jest na jego stroju, to spodziewałbym się, że przełamującym kolorem będzie na przykład to, co ma na włosach. Gdyby było niebieskie, to wtedy byłoby pełne trio kolorystyczne i wyglądałoby to awesome. No dobrze, powracamy do mermaidowego wyzwania i zaczynamy od po prostu powietrza. Chyba się już do tego zmuszam. Jeżeli się zmuszasz, to zrób sobie przerwę. To chodzi o to, żeby dobrze się bawić. A faktycznie ten event trwa od dłuższego czasu. Dziękuję ptakom, które założyły gniazdo tuż za moim oknem. Nieskończona herbata oraz Kusanali. Fajna jest ta Kusanali, podoba mi. Dobór kolorów jest ekstra. Oraz nieskończona herbata. A co tam, Delfin Goro? Neva Winter. Nie wiedziałam, jak się zabrać za Kusanali, jak tylko zobaczyłam Haizu, to wiedziałam, że muszę się za niego zabrać. Skradł w serce. Tak jest, dokładnie tak jest. Wielu już się zachwyca tą postacią. Detektyw w piżamie nie będzie czekać na jutro, bo pewnie zapomni o to i syrenka. Jest syrenka! Krzychu swoją Kusanali wziął z Lika, który bardzo możliwe, że jest tylko fanartem. Może, nie do końca, to się zgadza mocno z tym, o czym słyszeliśmy, więc może to jest fanart zrobiony na bazie, wiecie, tych leakowych informacji. Renik 06 miał być taki mistyczny i tajemniczy, nie umiem w wodę. Ale śliczno! Mippy, może nie ej, ale blisko. Minogo, tym razem Raiden od tyłu. Tak. A te włosy, fajne przejście kolorystyczne jest. Neva Winter, chciałam, żeby wyglądała trochę jak połączenie Posejdona i Zeusa w wersji żeńskiej. Moi przyjaciele za to zgodnie twierdzą, że wygląda jakby czekała z gigantycznym widelcem na obiad. Jako, że mocno wzorowałam się na konkretnym obrazku, to dorzucam porównanie. Charlie, może i nie ej, ale również Elektro, szczerze jest całkiem dumna z tego, jak wyszło. A wyszło super. Oraz Zazanka z przepiękną Raidenką w wersji rybiej. W wersji tak, syreniej. I mamy też szkic. I jak co dnia chciałem wam powiedzieć, że jesteście fantastyczni. Bardzo dziękuję wam, że umilacie nam czas swoimi syrenami. Dzisiejsza miejscówka została podesłana przez Dumczoka. Domczuk, tak? Tak, tak to się będzie czytało. Mam nadzieję, że poprawnie przeczytałem. Jesteś awesome! Pamiętajcie, że wciąż trwa Daily Check-in Web Event. Jeżeli otaczacie wszystko od samego początku tego miesiąca, to dzisiaj, to dziś. Będzie mora do przygarnięcia, co oznacza, że jutro będzie ostatnia, trzecia paczka z primogemami. Łącznie 60 primogemów. W każdej paczce po 20 było, to znaczy jutro będzie. I również jutro jest ten dzień, kiedy trafia do nas paczuszka z rekompensatą za to, że jest opóźnienie aktualizacji 2.7, więc kolejne primogemy dla nas wchodzą. Jest awesome. Będzie na co, to znaczy jest na co wydawać, szczególnie dla takich jak ja, co się wypstrykali z rolek. Oprócz tego pamiętajcie, że wczoraj przyszła wam rekompensata za niedziałający housing. A jak wbijecie do plecaka? Do zakładki z gadżetami, to możecie sprawdzić, jak długi cooldown pozostał wam na Parametric Transformerze. W moim przypadku jest to ten moment, jest to dzisiaj.
Nieważne, nie było tego, nikt nie pytał, nikt nie musi wiedzieć. Korzystając z okazji, chciałem bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym. Jesteście fantastyczni, jesteście awesome, lisi magowie. Dziękuję wam, lisi arcymagowie. Dzięki wam, dużo dzieje się na tym kanale. I to jest już wszystko, co ja dzisiaj dla was mam przygotowane, więc życzę wam miłego dnia, dobrego dzenka, świetnych pięciu gwiazdkowych roli. Niech Boże karędzi wam sprzyja, my widzimy się jutro, najprawdopodobniej dwukrotnie, jeżeli będziecie mieli czas, bo będzie zarówno odcinek, w którym dużo nowych lików, dużo nowych informacji, bo wracamy do gry, oraz jutro również powinien się odbyć stream, na który zapraszam bardzo mocno i serdecznie, bo od wspierających będzie mocna dawka rzeczy, które w Genshinie chcecie mieć, więc widzimy się jutro. Miłego do następnego i hej! We had no time to say goodbye, so let's not call it that. Dobra. Wstaliśmy, przeżyliśmy, jest dobrze. Doczekałem się, wreszcie się doczekałem, że coś się dzieje.